Simpson Amu TV. Ja wyjdzie tam numer 9 metkarskiego świata. Jeśli się film spodoba, pamiętajcie tutaj o subskrypcji, zanim tutaj łapki w górę, komentarza, a teraz zabieram się załatwianie gazetki. Tak się prezentuje numer 9 metkarskiego świata, dokładnie mu jest okładka tej gazety. A teraz przejdźmy do tego, z czego co tutaj się znajduje w tej gazecie. W gazecie znajduje się świetlik z filmy Konger numer 4. Jeszcze z drugiej strony też wam pokażemy, co tutaj jest. I co, zobaczymy teraz, co tutaj znajduje się w środku. A w środku mamy dwa artykuły przygotowane na sezon oraz tropienie sandaczy. W artykule od redaktora naczelnego dowiemy się o tym, mianowicie o trzech zestawach na szczupaka, sandacza i okonia, z okazji tego, że to jest numer 9, czyli wrześniowy. A w drugim artykule zastępcy redaktora dowiemy się mianowicie, gdzie szukać sandaczy. Na drugiej stronie oczywiście mamy standardowo kalendarz brań. Oprócz tego, czyli krótki spis artykułów. Dwa artykuły PZW okiem śledczych oraz susza hydrologiczna. Jeśli chodzi tutaj o ten artykuł, mamy tutaj na przykład opowiedziane o tym, że jest bardzo niski stan Wisły. Właściwie wręcz powinna powiedzieć, że rekordowy. Tutaj mamy artykuł, który porusza sprawę magazynu śledczego Anity Gargas. Dosyć słynna sprawa, jeśli chodzi o internet, na pewno na paru, tam w dwóch, trzech kanałach było o tym właśnie filmiki nagrane. Materiał, który został nagrany, dosyć ciekawy był, interesujący, też właśnie metkarski świat miał też w tym dobry udział, ale jeśli chcecie się więcej dowiedzieć właśnie o tym, to zapraszam Was na TVN WOD, tam znajdziecie cały artykuł dotyczący tego. A my lecimy dalej z tematami. Tutaj mamy różnych utalentowanych wędkarzy, którzy szykują się na sezon wrześniowy. Chodźcie sobie poczytać, na co oni się szykują i gdzie będą wędkować. W tym artykule dowiemy się głównie o nęceniu, przygotowaniu mieszanki zanętowej oraz w jakich miejscach można łowić na rzece. Oprócz tego, w jakim okresie jaką mieszankę zanętową należy przygotować. Z tego artykułu daje mi się kompleksowych informacji o karasiu, mianowicie jak go złowić, gdzie oraz też na co. U progu jesieni. Z tego artykułu dowiemy się o tym, jak prowadzić przynęty spinningowe, ale nie tylko, dowiemy się też, że należy eksperymentować, ale przede wszystkim dowiemy się, gdzie tych szczupaków na jesieni szukać. Artykuł o kasy pominiemy, według mnie jest dosyć mało interesujący, z tego co ja sobie go poczytałem, tak mniej więcej, ale bardzo się zapraszam do zakupienia gazetki, pod spodem w opisie macie link do zakupu prenumeraty.
Tutaj mamy oczywiście kącik akcesoriów wędkarskich, tu możecie sobie zakupić. Krótkie opisiki oraz ceny tych danych sprzętów wędkarskich. O różnych metodach spinningowania. Z racji tego, że ja nie zbytnio nie spinninguję, miniuję tę metodę, przechodzimy dalej. Tego artykułu dajemy się o pewnej opowieści kadpiowej, ale jeśli chodzi o całą opowieść, poczytajcie, to jest naprawdę dosyć interesująca i ciekawa. Kącik dla młodzieży wędkarskiego świata. A tu jest właśnie powiedziane o pikniku wędkarskim dla młodych wędkarzy. A tu mamy artykuł o zawodach, właśnie przygotowaniu do zawodów wędkarskich. Coś obszerny i zarazem ciekawy artykuł. Oczywiście jest dużo postaw, jeśli chodzi o przygotowanie się na zawody, ale pomimo to i tak artykuł myślę, że jest przystępny. Oprócz tego też mamy tutaj konkursik wędkarski. Gotowe i wygodne federowanie. Tutaj przechodzimy właściwie przez wszystkie, powiedzmy, etapy przygotowania stanowiska federowego. Przygotowanie przyczyn miękkich. Tutaj właśnie mamy artykuł dość, który dokładnie opowiada o tym, jak przygotować przyczyny spinningowe do wędkowania. Oprócz tego też mamy tutaj artykuł, który właśnie mówi o łowieniu przy biologicznych. I tutaj właśnie dużo zacytowane z kodeksu autorskiego połowu ryb. A w związku to jest wszystko z Facebookiem. Ale o co chodzi? Zapraszam do zakupu gazety, poczytania samemu, do widzenia się. Mamy rekordy wędkarskie młodzieży. Tylko o łowieniu kreniów. Z racji tego, że ja nie łowię kreniów u siebie zbytnio, chciałem ten artykuł pominąć. Mamy wyjaśnione, co to jest ostroga w tym artykule, a oprócz tego, do czego służy. Mamy dalszy ciąg właśnie tego artykułu. Tu jest właściwie dość też rozbudowany artykułem. Federy. W tym artykule, dość obszernym artykule, mogę dodać, że jest tutaj właśnie obił na rzece, na federer. Jest tutaj mianowicie o przygotowaniu sprzętu poprzez wędkę, kołowrotki, żyłki i wszystkie akcesoria federowe, przechodząc do zanet oraz przynęt używanych na rzekę. Kościoły po Uklei. W tym artykule dowiemy się o tym, że Ukleją oczywiście też ma zrobić dobry wynik na zawodach wędkarskich. Dowiemy się, jak przygotować zanętę, z jakich marek firm zanęty są skuteczne na połów właśnie Uklei, jak należy zrobić zestaw, oprócz tego jak należy łowić te Ukleje. Tutaj widzicie przykład. Artykuł o jeziorze Wieścin. Chciałbym go pominąć, dla mnie nie jest osobiście zbyt interesujący, ale może Was zainteresuje. Jeśli tak, pamiętajcie, że pod spodem w opisie macie link do prenumeraty. Tu mamy artykuł dla muszkarzy. Ja osobiście go pominąłem, bo mnie nie on zbyt nie interesuje, to nie lubię tą metodę, ale może Was zainteresować. Tu mamy wielki, a teraz much. Z tego dowiemy się tutaj o tym, jak skonstruować muchę. Jakie surowce potrzebujemy. Tutaj mamy artykuł dla osób, które mam na morzu. Jeśli łowicie, zapraszam Was serdecznie do poczytania tego artykułu.
Tutaj bym już tego myślę, że artykuły są bardziej ciekawostkowe. Doniosłem artykuł o zawodach wędkarskich z Gadmina. Mamy kolejne zawody wędkarskie. Też mamy wyniki tych zawodów. Oraz przeprosiny. Jeśli chcecie, możecie sobie oczywiście poczytać poprzez zatrzymanie filmu w odpowiednich momentach. Mamy już rekordy osób dorosłych, powiedzmy też seniorów. Ale tutaj wszystkim gratuluję pięknych rybek złowionych. Kalendarz wędkarski. I też jak widzicie jest pomyłka odnośnie tych dwóch zdjęć. Ale też rzeczywiście widzicie, mamy świetliki z prenumeraty, tylko kosztuje 7,50. W kiosku na pewno jest droższa. Przechodząc, tutaj już są konkursiki. Taką teraz na szybko przejadę, jakbyście chcieli sobie poczytać odnośnie konkursów. I pod koniec mamy jeszcze konkursiki wędkarskie. Nagody są dość fajne do wygrania, myślę, spoko całkiem. Na końcu mamy też krzyżóweczkę. Się prezentuje numer 9 Wędkarskiego Świata. Podzielcie się w komentarzu opiniami o tym numerze, czy się podoba, czy nie. Recenzja była, wiem, że była dość kiepska, bo mało co mówiłem. Następnym razem będzie mi się, że lepiej, trochę więcej się rozgadam. Ale jeśli Wam się film pomimo to podobał, pamiętajcie tutaj o subskrypcji, zostawcie tutaj też łapki w górę, komentarza i dziękuję w materiałach. Siema!